Также также на канале, что используем на себе, мода у нас бе. У нас бе. А назве Immersive Railroading. Мод тен. Додай почонки до Майнкрафта. Jednak kiedy doda się do niego dodatek o nazwie Mieszko Trains Pack, zupełnie zmienia to grę. Nie no, zupełnie. Trochę zmienia to grę, ponieważ dodaje to pociągi PKP Intercity. W ten sposób, że możemy dosłownie kontrolować wszystko, wszystkie drzwi. Wszystko, no prawie wszystko, bo niektórych drzwi niestety nie da się kontrolować. Ale da się kontrolować chociażby takie rzeczy. No, bardzo dużo rzeczy da się tutaj kontrolować, nie? Drzwi. Jest tutaj bardzo dużo rzeczy. I zaraz zobaczymy sobie jedną z rzeczy, którą odpalę w mojej kabinie maszynisty. Siądę sobie. Szanowni Państwo, informujemy, że w pociągu dostępna jest usługa gastronomiczna. Część balowa znajduje się w wagonie numer 3. Osoby udające się do tego wagonu proszone są o zabranie ze sobą biletu oraz dokumentu poświadczającego uprawnienia przejazdowe. W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z treścią naklejek informacyjnych umieszczonych w wagonach. Przypominamy, że w pociągu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów tytoniowych. Niezastosowanie się do zakazu może spowodować uruchomienie systemu przeciwpożarowego, a w konsekwencji awaryjne zatrzymanie pociągu. Drużyna konduktorska pozostaje do Państwa dyspozycji. Dziękujemy za uwagę i życzymy przyjemnej podróży. No, tak by wyglądała ta wiadomość. Tak wygląda ta wiadomość. I czy jest ona częściowo prawdziwa? Czyli czy jest tutaj wagon Wars? To zaraz się przekonacie. Odpowiedzią jest oczywiście tak. Specjalnie przygotowałem pociąg z wagonem gastronomicznym. Zobaczmy sobie to menu. Czy to nie jest menu? Śniadanie. Może być bardzo dobre śniadanie. Danie główne. Niezłe. Deser. Ma być deser, a nie danie główne. Jak to woli? Jeśli ktoś lubi deser z kotleta, to... Sałatka jako przekąskę. A tutaj napoje. No, proszę bardzo. O! Idealnie. Tutaj. I da się oczywiście przejść. Mam na przykład tylko drzwi. Można sobie ułożyć patelnię, nać. I już ma troszeczkę. No, tutaj proszę bardzo, a nawet zupa się da zrobić. Piękne, nie?
Proszę bardzo. Tutaj. Da się nalać wody. Nawet zamknąć bank. Nalać sobie kawy. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Wagon parowy. Podobno tutaj jest wejście dla niepełnosprawnych. Zacznę to przejście dla niepełnosprawnych. Chociaż nie, jak ma być ktoś niepełnosprawny w Minecrafcie. Hello! O, dziękuję. O! A, widzę, jak to ma być dla niepełnosprawnych. Nieźle? Nieźle. Tylko, że teraz muszę tam podziękować i zamknąć te drzwi. I proszę się zamknąć. O, dziękuję. Może podnosić pantografy, opuszczać i w ogóle robić wszystko. Ale przekonajmy się już o samej jeździe. Jeździe. Dobra. Ja na początku zobaczmy sobie paintbrush. Zmienia to po prostu tutaj w tym pociągu naklejkę. Czyli nic. Może służyć do usuwania pantografów. Lepiej mieć pantograf. A to do czego może służyć? A tutaj co można zrobić? Ktoś mi powie? Aha, nic nie można zrobić. Fajnie. Myślałem, że da się zmienić kolor czegokolwiek. Ale nie, nie. Da się tylko dodać pantograf, którego tutaj nie było. Wejdziemy sobie, zamkniemy ze sobą drzwi. Wszystkie drzwi. Włączymy silnik. Wiem, że to może brzmieć, jakbyśmy właśnie otworzyli drzwi. Zresztą nie otwiera drzwi. Zobaczmy, czy teraz otworzyć. No chyba, że jest jakaś, nie wiem, blokada. Otworzyło mi to drzwi? Tak! To mi otworzyło drzwi. Więc teraz czy mi zamknie? Nie. Niestety chyba nie potrafi zamknąć. Zamknęło to moje drzwi? Tak! To zamknęło moje drzwi. Więc jak widzicie, tamtym przyciskiem otwiera się, a tamtym zamyka. Nie będę gadać o takich głupich rzeczach. No dobra, zacznijmy jeździć. Dobra.
Dobra. Dobra. Matko. Mogę otworzyć. Wyjść z pociągu. Ej. Miały być otwarte drzwi. Co w końcu otwiera drzwi? Tak, to otworzyło mi drzwi. I proszę bardzo. Tak można otworzyć się. Okej, nie spodziewałem się tego. Myślę, że jeśli ktoś chce, może zasunąć rolety. Dziwnego z szybą. Nie mam pojęcia co. To było na tyle, jeśli chodzi o ten pociąg. Jest bardzo dużo pociągów. Większość działa podobnie. Tutaj mamy inny wagon barowy. Również z otwieralnymi drzwiami. Taki. Dobrze, moi drodzy, to by było już na tyle. Oliver w następnym odcinku pojawi się Fortnite na życzenie pewnego widza. I to by było już na tyle. Dzięki za oglądanie. Tak, to Fortnite.